Czyli jak mamy ziemię, humus, trawę, to od tej powierzchni możemy zejść 50 w dół. Chociaż ja tego nie będę stosował, ja na wszelki wypadek wolę wykopać głębiej, tak jak fundamenty, czyli na głębokość przemarzania danego rejonu. W moim rejonie jest bodajże chyba 87 cm, nie pamiętam. A w każdym razie, że zmierzymy później, to pokażę. Będę kopał na taką samą głębokość jak fundamenty domu. Przy 50 cm jeszcze można zrobić ten wykop pod warunkiem, że mamy piaszczysty teren, tak? Tak wyczytałem w internecie, dokładnie nie wiem, nie będę tutaj nikogo wprowadzał w błąd, mówię tylko to, co wyczytałem gdzieś tam w internecie, na jakichś różnych artykułach. I tyle, no i będzie to co? Musimy zrobić wykop, ja robię na 87 cm mniej więcej, jeszcze trzeba zmierzyć to dokładnie, już nie pamiętam. Ja kopię obok budynku, no to widzę, jak jest głęboko. Mam fundamenty i do tego się odnoszę. Ławę będę robił sobie wysoką 30 cm. Dom mam 40 cm wysoką, ale myślę, że pod schody wystarczy mi to w zupełności. Nie będę kopał głębiej. Na 30 cm zrobię ławę. Szeroką też na 30 cm. Zazbrojone prętami Fi 12. Strzemiona jeszcze. Nie wiem, jakie zrobię. Nie robię pod projekt, ponieważ w projekcie miałem drewniane. I nie miałem tego zmienionego podczas adaptacji i teraz po prostu zrobię zbrojenie tak jak uważam, a zbrojenie zrobię podobne tak jak pod ściany działowe, mam pod ściany nośne, więc w zupełności pod schody takie zbrojenie wystarczy, jeśli zrobię takie samo jak na przykład pod ściany mam nośne, tak? Co jeszcze? Więc tak, bloczki, tak, będzie potrzebne stal. Stal mam, zostało mi trochę. Pewnie będę musiał jeszcze dokupić później. Z czym stal? Czyli pręt 12, strzemiona Fi 6 mi zostały. To zaraz zazbroimy, połączymy, włożymy wykop. Potem będę musiał zamówić beton. Beton B20 zamówię, towarowy. No i na to przyjdzie izolacja. Choć nie wiem, czy jest konieczna, ale wolę zastosować. Damy izolację poziomą z papy, bo mi została. Na to będą wymurowane bloczki betonowe, tak zwane M-ki. No i to wszystko w sumie. I na to będą bloczki M-ki. M-ki będą do pewnej wysokości, to też jeszcze muszę dokładnie pomierzyć, bo muszę rozrysować sobie stopnie, gdzie będą i gdzie będzie płyta, czyli spocznik schodów. I będziemy musieli po prostu wymurować na daną wysokość, zostawić miejsce potem jeszcze na wylanie płyty zbrojonej z betonu całkowicie. No i po wymurowaniu tych bloczków emek jeszcze będzie trzeba zasypać piaskiem zasypowym i to ubić, zagęścić, czy też ubić, jak to prawidłowo się mówi fachowo, zagęścić. No i tyle. Za chwilę Wam pokażę resztę, jak wygląda. Jeszcze nie powiedziałem ważnej informacji na temat fundamentu łączonego schodowego, łączonego z fundamentem domu. Nie zaleca się też łączenie z tego względu, że potem powstaje duży mostek termiczny. Bo jeśli połączymy w trakcie budowy fundamentów ścian nośnych, połączymy fundament schodowy, to nie będziemy mogli ocieplić prawidłowo tego. No chyba, że wtedy ocieplimy sobie dodatkowo fundament schodowy, ale to się mija z celem, no to są po prostu dodatkowe koszta, niepotrzebne, bo tak naprawdę schody nie muszą być ocieplone, no bo w jakim celu? Co tu jeszcze powiedzieć? Muszę sobie przypomnieć. W sumie to nic. Grunt rodzimy trzeba wybrać, tak żeby nie gnił po zalaniu betonem czy zasypaniu piaskiem zasypowym. Tutaj jest ława, o której mówiłem. Poniżej głębokości przemarzania, w moim przypadku 87 cm, około 87-80 cm u mnie jest. Czyli liczymy od powierzchni ziemi, od trawy, w moim przypadku na głębokość 80 cm, tu jest poziom przemarzania. I tu mam tak samo wykonany fundament, tu mam ocieplony fundament, tu się kończy styropian i tam pod spodem już jest ława fundamentowa.
Szerokość w moim przypadku mniej więcej będzie wylane 35-30 cm na 30. Na 30. I w jaki sposób teraz trzeba dociąć zbrojenie? Fit 12, główne zbrojenie w moim przypadku. Musicie w swoich projektach sprawdzić, jak wy macie. Mi tutaj wychodziło mniej więcej metr, widzicie? I na metr ciąłem. Potem wam powiem, dlaczego metr, a nie jeszcze tam na przykład z 1,20 m, z 1,30 m, troszkę krótsze. Tu mi wychodziło 2,80, więc uciąłem na 2,40. Ok. Ja już sobie pociąłem pręt na strzemiona FI6 w moim przypadku i tak jak wam pokazywałem, wykop był 30 na 30, więc strzemiona muszą być 20 na 20. Dlaczego 20 na 20? Ponieważ musi być minimum zachowane 5 cm otulina. I teraz wam pokażę strzemiono. W ten sposób rysujemy mniej więcej strzemiono. Takie tu wystające jeszcze dwa pręty. I 20 na 20, czyli źle uciąłem, źle pociąłem w ogóle pręty. 20 20 20 20, czyli 20 40 60 80, i tu po 5 cm dajemy, czyli łącznie 90 cm powinien mieć pręt, a mi się pomyliło i uciąłem 50. Dobra, idę jeszcze raz uciąć na 90, a to wykorzystam potem przy płycie. Poprawiłem na 90, pociąłem. Tu pociąłem na 50, mi się pomyliło coś, czyli wyszłoby mi z tego strzemiona 10 na 10. Bo 10 doda 10, doda 10, doda 10, 4 ścianki to jest 40 i plus po 5 cm zakładu, czyli 50 łącznie. A tutaj, żeby 20, to 4 razy 20, 80 plus 2 razy 5 i wychodzi 90 cm. Jeden pręt taki na strzemiono 20 na 20. I analogicznie robimy też inne wymiary. Dobra, giętarkę. Ja mam giętarkę, bo sobie kupiłem na początku budowy. Jeśli ktoś robi całe zbrojenie na swojej budowie domu, to uważam, że nie warto bawić się tam w jakieś kombinacje, tylko najlepiej sobie kupić giętarkę. Koszt niewielki. Przynajmniej kiedyś był niewielki, nie wiem po ile teraz są. Ja chyba dawałem około 300 zł. Są nawet tańsze, bo to zależy też na jakiej grubość pręta. Dobra, mniej więcej tak, bo jeszcze będziemy musieli jeszcze dogiąć FI12, ale to później. I sobie najlepiej przykręcić do stołu. 20 cm mniej więcej ustawiamy. Dobrze pamiętam, czy ja dobrze pamiętam? Tak, mniej więcej 20 od tego miejsca tutaj, bo takie chcemy mieć strzemiono 20 cm. 5 cm będzie gdzieś tu, dobra, doginamy. Dobra, mamy ustawione. Tu musieliśmy jeszcze założyć taki adapter do cienkich drutów. Tutaj sobie ustawiamy tak, żeby kąt prosty nam wychodził. Trzeba to zrobić próbę na pręcie, bo pręt trochę jeszcze odbija później. No i doginamy. Mamy pierwsze co robimy. Wystawiamy około 5 cm tą naszą zakładkę i zaginamy. Troszkę chyba za mało wystawiłem, ale to nic. No i następnie wymiar 20 cm, który ja sobie ustawiłem, przykładam, zaginam, przykładam, zaginam, jeszcze raz, tak, i ostatni raz, musimy teraz przełożyć sobie, tak samo mniej więcej, i zaginamy, i tak wychodzi strzemiono. I powinno mieć około 20 cm. 20 cm. 20 cm ma. 20,5 dokładnie. To takie mniej więcej orientacyjne. To nie musi być co do milimetra, co do centymetra. To tam troszeczkę będzie większy, troszeczkę mniejszy, nic się nie stanie. No i idziemy z następnymi. Można brać po dwa i dwa od razu uginać. To samo, mniej więcej 2 cm, 5 cm. Zaginamy. Można tak sobie nawet chwytać. Jest łatwiej utrzymać.
Dopiero przekładamy, ustawiamy, doginamy. Pyk. I mamy. I jedziemy z całą resztą. Ile strzemion to trzeba sobie wyliczyć. Ja mam rozstaw co 30 cm. Czyli przykładowo, jeśli macie 5 metrów łącznie długości zbrojenia, no to robicie 5 podzielić przez 0,3 metra, bo wszystko na metry przeliczamy i wychodzi wam, ile sztuk powinniście mieć takich strzemion. I mniej więcej docinacie sobie wtedy prętów, tam mi wyszło około 27, tam około 30 sobie dociąłem i potem jeśli zabraknie, no to dognę jeszcze sobie. Tyk. Długie pręty są, to warto sobie coś tam podłożyć, żeby się na czymś opierał, wtedy łatwiej się gnie. No i wykładamy wszystko jedną stroną. Zardzewiałe pręty są, to w niczym nie przeszkadza, nieraz są takie pytania. To pójdzie do ziemi w betonie, jeśli będzie zalane betonem szczelnie wszystko, to taki pręt już potem nie rdzewieje, bo rdza wychodzi dopiero wtedy, kiedy ma dostęp do powietrza. Kurczę, nie to ugiąłem. Zmieniłem, bo mi spadł jeden ogranicznik. Trzeba teraz to naprostować. Troszeczkę będzie pogięty, ale to niczym nie przeszkadza. Strzemiona zrobione, więc można się wziąć za wiązanie zbrojenia. Ustawiamy sobie naszą pierwszą belkę, która będzie się składać z czterech prętów FI12 w moim przypadku. Bierzemy miarę, rozstaw co 30 cm mam, czyli mierzę sobie od początku 30. Kredą sobie zaznaczam najlepiej. 60, 90, 120, 150, 180, 30 i 60. No to wyszło elegancko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 strzemion potrzebuję na tą belkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zakładamy sobie od razu wszystkie. Najlepiej sobie coś jeszcze podłożyć pod to. Najlepiej sobie porozkładać na punktach, które zaznaczyliśmy. Rozsunąć sobie dwa brzegowe pręty, żeby nam się to wszystko trzymało w miarę. Drut wiązałkowy.
potrzebny jest teraz nam. Drut kupicie w każdym sklepie budowlanym lub w składzie, gdzie stal można kupić. Ja mam tutaj coś podobnego, trochę grubszy jest ten drut, ale go wykorzystam. Sobie już dwa strzemiona, tak żeby mi to nie latało, bo to mam za gruby drut, najlepiej jest cieńszy. Ten jest do tego przeznaczony, typowo. Cięższy się łatwiej robi i pokażę wam, ja mam takie jeszcze do wiązania, mam taki kluczyk specjalny zagięty, są różne sposoby, ja używam takiego, można nawet zwykłymi kombinerkami to tak naprawdę związać. Dwa sposoby wiązania, łamiemy na pół, ten jest lepszy sposób. Dlaczego lepszy? Ponieważ lepiej trzyma się zbrojenie, nie lata później tak wszystko. Zginamy go na pół i teraz tak, przekładamy od góry przez strzemiono, załamujemy i przez oplatamy ten gruby pręt, czyli fit 12 w moim przypadku, zahaczamy kluczyk, zaginamy tu i kręcimy. I już jest. Troszkę bardziej mogło być dociągnięte, można to dopracować, ale mówię, ten drut mi tutaj nie za bardzo podchodzi. Drugi sposób, troszkę gorszy, ja będę stosował akurat tutaj ten gorszy, bo tutaj niepotrzebne jest, nie ma dużo zbrojenia, więc mi to nie będzie tak przeszkadzać. Przy dużych ilościach zbrojenia lepiej sobie chociaż w kilku miejscach połapać tą metodą, wtedy to wszystko jest stabilne, nam nie lata przy ustawianiu. Bo teraz pokażę wam drugą metodę, czyli tą łatwiejszą, szybszą. Po przekątnej przekładamy między prętem, po przekątnej owijając pręt fi 12 i 6 jednocześnie, strzemiona. I robimy tak samo, zahaczamy oczko, tu zakręcamy, no i kręcimy. Tylko mam tu problem, bo to jest za gruby pręt, za gruby drut do wiązania. O, i coś takiego. Ale widzicie, to jest mniej stabilne lata, jeśli źle zaciągnięte, to tutaj mamy to wiązanie jest pewniejsze, to wcześniejsze. Dobra, jeszcze raz. Mam problem nawet ze zgięciem tego drutu. Jeszcze najlepiej, by ktoś trzymał, albo jakoś to przymocować. Ale, o, teraz będzie lepiej. Dobra, i zaginamy do dołu. I mamy. I jedziemy tak z całym zbrojeniem. Dobra, te dwa pręty przykręcone, obracamy sobie teraz zbrojenie. Ono już stać powinno. Czyli możemy nawet na ziemi położyć. I analogicznie robimy z drugiej strony. Tylko teraz nawet będzie łatwiej, bo można sobie nogą przydepnąć zbrojenie. Tu sobie podnosimy do zaznaczonych naszych punktów, bo to właśnie było to zaznaczenie. Żeby nam to teraz przyspieszyło pracę. Wiążemy tu. Wiążemy na końcu. Można tą lepszą metodą też związać, żeby to wtedy będzie stabilniejsze też. Ale ja już tutaj nie będę tego pokazywał. Każdy z to może przetestować sam. I się pobawić. Coś takiego. I po kolei następne. Jeszcze uwaga z tej strony, gdzie mamy zakład, żeby dobrze dopasować właśnie do siebie te pręty podczas wiązania. Czyli zahaczamy i możemy sobie tu przytrzymać i związać na ciasno, tak żeby to ładnie obok siebie prosto przylegało, potem będzie mniej problemów. I ma to taka beleczka gotowa, jedna, spokojnie, 20 na 20, duże. Duże zbrojenie pod schody, pod ściany niektóre takie miałem zbrojenie. Dobra, teraz dwie krótkie mi zostały. Tu mam 8 prętów, dwie krótkie. Na jedne schody będę miał wszystko zrobione i potem ta sama sytuacja z drugimi. Kiebelki mam zrobione i zaniesione, pokażę wam to za chwilę. A teraz musimy zrobić łączenie, czyli musimy zrobić musi być po prostu jak to się mówi? Musi, nie może być przerwy między zbrojeniem. Czyli mam jedną belkę, drugą belkę.
prostopadle, to teraz musimy ją połączyć tak zwanymi L-kami. Wszystko co jest w ziemi, to zakłady powinny być minimum 130 cm. Nie jest to tak dokładnie opisane w projekcie. Mam podane, że te co w ziemi się znajdują, to 130 cm, 120 cm zakładu, przepraszam. A te co nad ziemią, czyli wieńce, na przykład wieniec ściany fundamentowej, na przykład, który jest już nad gruntem, lub wieniec stropowy, czy też wieniec od murłaty, to powinien mieć już, wystarczy, że będzie miał 80 cm zakładu. 80 cm zakładu to rozumuję, że po prostu taki pręt ma przykładowo 80, nie 80 cm z jednej strony i z drugiej strony zakładu, bo byłoby to prawie niemożliwe do włożenia, jeśli chodzi o zbrojenie, żeby wsadzić tą L-kę do jednego zbrojenia i do drugiego, ponieważ strzemiona by nie pozwalały na to. Co innego ma się, jeśli jest łączenie wzdłużne, no to wtedy takie zakłady można by zrobić wtedy takiej długości. Zasada jest taka, że jeśli mamy pręty dwunastki zbrojeniowe, to takim samym prętem musimy przedłużyć. Nie możemy zastosować pręta dziesiątki czy tam pręta czternastki. Musi być tej samej grubości, co na zbrojeniu tym głównym. Dobra, i teraz robimy tak. Ja sobie zrobiłem troszkę krótsze niż pisze książka. Dlaczego? Ponieważ mam bardzo krótkie te ławy i gdybym zrobił te 120, no to okazałoby się, że niepotrzebnie robiłem te krótkie belki zbrojeniowe. A robiłem je z tego względu, że po prostu jest to łatwiej wykonać niż zaginać narożniki i potem strzemiona łączyć. Naprawdę to jest ciężkie do wykonania. Przynajmniej ja nie potrafię i nie chciałem się mordować, dlatego uważam, że ten sposób jest łatwiejszy. Każdą belkę zrobić osobno, zagiąć sobie osobno L-ki i wtedy połączyć. Sobie środek mniej więcej i będziemy uginać. I wyjdzie 50 cm na jedną belkę, 50 cm na drugą belkę, łącznie 100. Teoretycznie powinno być 120, ale tak jak mówiłem, moje belki są zbyt krótkie, żeby takie coś wykonać. To już trzeba więcej siły użyć. Za mocno przegiąłem. Spróbujemy naprostować. I madło nie da rady. To muszę gdzieś indziej wymyślić. Tylko to L-eczka się prezentuje. Drugie L-ki, pręty, które mam ucięte na 90 cm i jedna będzie zgięta na 40, druga na 60, ponieważ przy kotłowni mam jeszcze krótsze te belki wykonane, więc jakbym dał 50 cm, to już w ogóle by było za dużo, za długie. Oczywiście może być więcej, ale trzeba znać też umiar i nie można przesadzać, jak to się w naszym kraju robi z tym wszystkim. Coś takiego. No, prawie. Można trochę dogiąć. Chyba za mocno. No, dobierzemy gdzieś, na przykład tu i z powrotem. No, jeszcze za mocno. No jest. I pokazuję wam, o co chodziło z tymi L-kami. Czyli tu macie te nasze L-ki, które doginałem. Są one połączone. Wystarczy je w dwóch miejscach drutem związać. Czyli na jedną L-kę w sumie cztery druty. I robimy tak z każdym prętem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. To cztery L-ki muszą być. I analogicznie je dajemy zawsze najbliższa do najbliższej. Dół tak samo. Najdalsze do najdalszej i żeby się nam nic nie krzyżowało. Dodatkowo podkładki można zastosować systemowe, jakieś plastikowe kupić. Ja dałem z gruzu betonowego. I ustawiamy mniej więcej wszystko tak, żeby była otulina właśnie 5 cm betonu, czyli musi na takiej wysokości stać. Tu mam akurat 4 cm, ale te 5 cm to jest takie książkowe. Ja tutaj pod te schody, jeśli chodzi o fundamenty budynku, no to było wszystko dokładnie robione. Pod schody myślę, że to nie musi być aż tak
co do milimetra, do centymetra, jak książka mówi, nie? Nie pusia? Nie nagrywałem, bo w sumie nie miałem czasu, w sumie zapomniałem o nagrywaniu. Zresztą dużo filmów jest w internecie pokazywane, jak się zalewa. Wsypane taczkami, dowiezione taczkami, łopatą, zagęszczone deską, ulizane blachą, poziomicą sprawdzone, poziomy, to zaschnie i na tym będziemy murować. Nie jest to artystycznie, ale akurat tutaj nie musi być wszystko tak idealnie zrobione. Wymurowane. Jeszcze jedna warstwa tu dojdzie. Potem będzie schodek. Potem będzie na to wylana płyta. To później pokażę, w jaki sposób to wykonam. Papa pod spodem. Izolacja pozioma. Tutaj widać różnicę uskoków, ale to niczym nie przeszkadza. Dlatego, że nierówny wykop jest i ciężko mi było się poruszać. Trzeba by o wiele szerzej wykopać. Też nie mogłem za bardzo, bo by mi tu wszystko się zapadło. Zostało mi teraz tylko zasypanie. Zasypanie schodów piachem. Piasek zasypowy do tego przeznaczony. Ja jeszcze wykorzystam gruz, który mi pozostał z budowy jakiś tutaj. I nie mam co z tym zrobić, to w tu rzucę. Nie powinno się tak robić, ewentualnie jeśli się robi, to tylko gruz betonowy może być. Ale ja tutaj pod schody do kotłowni sobie wrzucę to. A tutaj sobie normalnie zasypię piaskiem zasypowym, tu jeszcze resztki betonu. Jakieś worki kleju stare, przeterminowane mi zostały, to też wrzuciłem. Zmoczę to, żeby stwardniało. No i będzie trzeba zasypywać piaskiem, polewać wodą, żeby się zagęszczało i dodatkowo ubijać czymś, jakąś ubijaczkę sobie chyba skręcę, kawałek deski i deską po prostu. Nie mam żadnej maszynki teraz do zagęszczarki, żadnej do zagęszczania. Musiałbym wypożyczyć. Nie opłaca się po prostu na taką ilość. Poza tym przy wyższych wysokościach mógłby być problem, mogłoby wypchnąć mur, gdybym to zagęszczał jakąś zagęszczarką dużą. Trzeba obliczyć teraz jeszcze, ile potrzebujemy tego piasku zasypowego. Czyli liczymy metry sześcienne. Musimy sobie policzyć tak. 2 metry. Zakładam, załóżmy, że 2 metry, bo tu będzie trochę mniej. Będziemy liczyć do tej wysokości wyższej. 2 metry razy 1,19. To dokładnie policzę. 2 metry, 1,19. Wszystko przeliczamy na metry. 2 razy 1,19 i razy wysokość. Wysokość mi to wychodzi na 80, na 70 zrobię. Bo tu mi jeszcze zostanie z tego. Czyli 0,7 orientacyjnie. 1,66 metra sześciennego i to trzeba przemnożyć, bo dajcie, że jest 1,6 albo 1,7, ale tam gdzie będziecie brać ten piasek, to oni wam powiedzą, przez ile trzeba pomnożyć. Czyli wychodzi 2 tony 600 kg.
2,6 tony wychodzi. Na te schody tylko. Jeszcze na tamte muszę policzyć i będę musiał zamówić. Zrobione, przygotowane pod wylewkę. Zaraz beton przyjedzie. Piasek zagęszczany wodą i też taką ubijaczką sobie zrobiłem. Zrobione jest. Czymś takim. Teraz sypane i systematycznie ubijane czymś takim, dodatkowo wodą. Pamiętajcie, że jeśli wodą zagęszczacie, to musi z pełno wody, ma być to zalane wszystko, żeby to wszystko pływało. No i pręty zbrojeniowe w ten sposób wykonałem, tak jak widać. Fit 12 akurat, to i tak są duże, za grube, w domu takich nie miałem. No, jedzie beton. Jemy beton. Kurde, samemu trochę za dużo, nie wiem czy zdążę to wyrobić, żeby mi nie stężało. Będzie dobra pogoda. Jest chłodno. Już mnie plecy bolą. 2 schodki zrobione. Teraz płyta. Czyli na stały podest. Spocznik. Dobra, i sypiemy. Zaraz wam pokażę, jak to wygładzić. Najlepiej. Wstępnie wszędzie rozrzucam. Tu było tak samo rozrzucone. Tu trochę brakuje. Wstępnie ściągamy sobie poziomicą. Do takich poziomów, jak chcemy mieć, czy chcemy mieć spadki, zrobimy ze spadkiem. Jak wstępnie już wszystko sobie zrobimy, to blachą gładzimy, aż uzyskamy taki efekt, jak tutaj widać. Woda zaczyna na wierzch wychodzić. Ładnie to wszystko się zalewa. Tu trochę dziura. Sprawić, bo mi spadło trochę betonu. Jedną stroną, drugą. Trzy. Przy narożnikach. Dobra. By było. Rozrzucę tutaj, żeby najpierw całe, potem z górką będę uciągał poziomicą i blachą wygładzę. Można jeszcze by bardziej dopieścić, ale nie mam czasu, bo długie schody czekają, a kupa jeszcze leży do wrzucenia. I gładzimy sobie blachą, przytrzymujemy nawet i w jednym miejscu robimy ruchy posuwiste, żeby wyciągnąć wodę z betonu i wtedy możemy ładnie zagładzić, jak ta woda nam wyjdzie na wierzch. Wtedy możemy gładzić. Kusia, ty mi nie wchodź, ja sobie za schody. No i ściągamy, tak żeby było jak mniej gryz. Tutaj możemy się więcej pobawić przy tych brzegach.
są dziury, trzeba wziąć, dosypać i to samo, wmasować. I to trzeba wmasować blachą. Jeszcze można paczką styropianową na koniec zatrzeć, jak przeschnie, ale ja tego nie będę robić. Zobacz, aż zresztą zobaczę. Jeszcze się zastanowię. Dobra, to by było gotowe. To było gotowe. Tu tylko mi pospadywało. Muszę to oczyścić, bo wmasować jeszcze. Jeszcze nie za bardzo tak idzie wmasować. Lepiej od góry jednak zacząć, bo potem wszystko leci na te dolne stopnie. Analogicznie drugie schody idę robić. Zacznę sobie zasypywać od góry. Dobra. Nawet to wyszło. Nie spodziewałem się, że mi to tak ładnie wyjdzie. Zobaczyłem właśnie grube ziarno, gruby kamyczek i chciałem, że tego nie zatnę. Ale przypomniało mi się, że przecież też tak zacierają. Beton na gładko. Trzeba go dłużej pomasować, żeby woda wyszła. Dobra. Tam w jednym miejscu mi się trochę nie podoba. Ale... Dobra, zostawię. Okej, skończone. Zesztywniało troszeczkę. Można pomyśleć jeszcze o przetarciu to od boku. Nie wiem, jak mi tutaj teraz wyszedł, czy będzie to dobrze zawibrowane, czy nie miałem żadnego wibratora, wszystko było robione ręcznie. I poza tym dosyć suchy beton był, więc on też tak troszkę trudniejszy jest w zawibrowaniu, w zagęszczeniu. Tak to wyszło. No, będzie elegancko. B25 beton, skała, nie do ruszenia. Na to przyjdą płytki. Zdejmę szalki, to wam pokażę jeszcze, jak wyszło. A to za chwilę. Uprzedzę wasze pytania, bo pewnie też takie będą pytania. Jaki koszt wykonania tych schodów? Oczywiście każdy sobie musi podliczyć według swojego regionu. Ale ja wam powiem, ile mnie wyszły. To co, oczywiście ja wszystkiego nie kupowałem, bo niektóre rzeczy miałem. Stal w ogóle nie kupowałem, stali. I teraz tak. Bloczków wyszło 63 i bloczki kupowałem chyba za 4,70, liczmy 4,80. 302 zł. Do tego zaprawa murarska gotowa już w worku. 11 zł chyba za worek, ale ile tych worków zużyłem? Z 5 może. Nie pamiętam dokładnie, ale coś koło 5. Będę się rozliczał jeszcze z WZ-ki, to będę wiedział, ale tak orientacyjnie plus minus 1, czyli 5, czyli 55 zł. To jest 357 zł. Do tego beton na ławę B20 kubik z transportem 450 zł. Plus dzisiaj beton na stopnie. Myślałem, że ktoś przyszedł. Na stopnie i na płytę wierzchniową 550 zł B25 kubik 20, za dużo było zamówione. I co jeszcze? Piasek zasypowy wyniósł mnie 130 zł z transportem, 4 tony, wyszłoby więcej, ale ja jeszcze wsypałem gruz, o czym mówiłem już wcześniej, że nie polecam. Jeśli chcecie robić według książek, a jeśli robicie to wszystko z głową, to wiecie, możecie też rzucić ten gruz, nic się nie stanie. Przerobiony temat, stary, ale dobra, mniejsza o to. 130 zł, czyli wyszło mnie 1487 zł i 40 groszy. No i do tego jeszcze by doszła stal, do tego by doszło trochę więcej piasku, to na piasku 20 zł. Więc nie, piasek nie jest jakiś drogi. No i tyle, nie? Stal, nie wiem, stal. Nie liczyłem dokładnie, ile zużyłem.
Wszystkie pręty, które miałem, praktycznie zużyłem, co mi zostało jeszcze po budowie tutaj domu. I zostało to wykorzystane. Doliczmy, że normalnie, gdybym musiał wszystko zakupić, to około do 2000 zł maksymalnie. Trochę tylko więcej piachu. Jeszcze raz tyle piachu by poszło zasypowego. Trochę stali. No, pewnie nawet mniej niż 2000 zł. Nie wyszło około 1500 zł. Idę jeszcze zaraz spróbować zatrzeć packą styropianową. Jeśli spróbuję jak na kawałku, jeśli będzie fajnie wychodzić, to zatrę, to wam pokażę. Oto tak wyszło to dzieło. Z boku jeszcze będzie obrobiona siatka, klej. I potem będzie struktura, żywica albo płytki z boku. Na górę to wiadomo, płytki. I w taki sposób to wyszło. Tutaj tak samo.